słodziaki i jestem w Nepalu, Katmandu i jadę teraz zobaczyć Mount Everest. Jesteście gotowi? Let's go! Wjeżdżamy! Między innymi spaliny są straszne, strasznie bali. I teraz jak wiecie, pojechałam do Nepalu, mi się wydaje, że skróciłam swoje życie o jeden dzień. Tak, śmierć. Musicie być przygotowani i weźcie sobie maseczki. Nie no, bez jaj, normalnie bez. Jak oni tutaj żyją, może jest przyzwyczajenie. Mi się wydaje, że najczęstsza choroba to jest taka rak płuc. I jeszcze palą do tego. Unbelievable. Dobra, mamy pierwszy widok. To będziemy jeżdżać tam na górę. Ale tu pierwszy widok wygląda tak. No, nieźle. Ale widzicie, jest pochmurnie, więc nie wiem jaka jest szansa, że zobaczymy tego, ten Mount Everest. Thank you. Odnośnie biletów, słuchajcie, jest dyskryminacja. Jeżeli jesteś z Chin, to płacisz w dwie strony 15 bolców. Jeżeli jesteś inny niż Chin, ale cudzoziemiec, płacisz 22 dolary. A jeżeli jesteś lokalnym, to płacisz... Okay, thank you. A jeżeli jesteś lokalcem, to w ogóle prawie za pół darmo wchodzisz, wchodzisz na ten. Po prostu szok. To są ceny, zobaczcie. Dyskryminacja. I to nie jest pierwszy raz, jak z takim czymś się... jak byliśmy w Kuwejcie, chyba też takie coś było, czy Arabii Saudyjskiej, że lokalsi płacą mniej, a cudzoziemcy płacą więcej. Czajcie? 22 dolce. No bo nie mamy dużo czasu, ale chcę wam wszystko pokazać. Tu kupujecie bilety, tu przejeżdżacie taksówką, tu bilety, tam toalety, a tu wchodzimy na górę, ok? Easy, easy. Słuchajcie, 22 dolary, co nie powiedziałam. Nie staliśmy w tej kolejce dłużej, a od razu nas zaprowadzili do tych cable cars. Nie było żadnej dyskryminacji chyba. Hi. 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 Zobaczcie, jaki jest to widok z tyłu. Nieźle, nie? Chmury. Normalnie jesteśmy w chmurach. Jesteśmy już na górze, ale szczerze za bardzo dużo nie zobaczymy, bo są te chmury. I nic nie widać. Niestety. No, ale chodźcie, zobaczymy. Ty widziałeś, że tu jest ten zipline? Zrobiłbyś zipline? Tak. Ale czuć, że już jest 2500. No właśnie, 3 kroki zrobiłam, bardzo się zmęczyłam. No i dobra, na koniec. Pamiętacie, mówiłam, że pokażę wam Mount Everest? I tutaj specjalnie przyjechałam, żeby zobaczyć Mount Everest. No tak więc, pokazuję wam. Gotowi jesteście? Ta-da!